Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ojciec Zwykli Dzieci, zapraszam na kolejny odcinek z serii Horizon. Czekacie na fabułę, co? Nie mogę się doczekać, aż pójdę do domu i spać. Po obiedzie, kąpieli i piwie oczywiście. Po piwie? Obiad, kąpiel i piwo. No to kobieta, dobra. Szczerze? Troszkę daleko. Jak w ogóle wyglądają misje? Aktywna główna. Na pola poległych lecimy. Dalekoż to? Jeszcze. Pokaż mapkę. Gdzie ty chcesz iść? Ja już mnie ogarniam. Ha, jedno tu, drugie tu. O Boże Święty. Jesus. Troszkę daleko. A jesteśmy na bardzo niebezpiecznym terenie. Cholercia, boję się. A, no level będzie odpowiedni. ...1300 kroków. Pole poległych? Dobra. Zaintrygowała mnie strasznie ta historia. Poboczne możemy przy okazji sobie pobrać. Chyba. Co to za typ? No dobrze. O czym chcesz pomówić? Jesteś pionierką. To dobrze. Ale Nora... To niezbyt dobrze. Boisz się ruin przedwiecznych jak reszta plemienia? Nie, choć mogą być niebezpieczne. To może znalazłaś to, czego szukam. Czy na szlaku widziałaś może jakieś dziwne naczynia? Ozdobione symbolami przedwiecznych? To takie jakby puste cylindry z zaokrąglonymi uchwytami po obu stronach. Jeśli przyniesiesz mi zestaw takich czterech naczyń, chętnie oddam ci za nie coś w zamian. Ciekawe. Do jakiego rytuału używano tych naczyń? Jestem święcie przekonany, że używano ich razem w zestawach. Jedna teoria mówi o ceremoniach herbacianych, inna o pojemnikach na święte esencje i olejki. Ale tak sobie myślę, że prawdopodobnie korzystano z nich podczas golenia brody. W jednym woda, w drugim balsam i tak dalej. No. Każdy płyn w oddzielnym naczyniu, majestatycznie aplikowany na twarz, na każdym etapie rytuału. To musiało być wyjątkowe. Ale które naczynie było gdzie? Muszę to wiedzieć. Muszę kontynuować pracę. Jak się czy jara, ty... na pewno nie służyły do picia? Pili? Z tak przecudnego dzieła sztuki garncarskiej? To wprost niedorzeczne. Handel. Tak, tak, ale szybko, mam dużo pracy. No dobra, wariacie, dawaj, co tam masz? Nagrody. Zabraknie mi, za chamstwo. Za mało kruchów, Nie przeszkadza mi. Co me zmęczone oczy widzą? Zmęczone? Łowczynie zapewne. Przyjdź, porozmawiajmy. A ten wariat co to? Skrzynie pierdoły. Do wykupienia olać? Jak tam wbić na górę? Co to? Okruchy metalu przydadzą nam się. Ja chcę na górę wbić. Coś blisko jest? W pobliżu? Nie. Powinienem walczyć z maszynami, a nie chodzić.
Co oni tam robią? Bawią się. Poszukiwacze przygód! Najlepiej by... Hej, obca! Jestem Wilgund. Szukasz może pracy w tym mieście? Dużo okruchów. Akurat tyle, żeby kupić strój lepszy dla... Dobra, zmień ton, jeśli mam cię wysłuchać. Chodzi mi tylko o to, że taka zgrabnie zbudowana kobieta jak ty... Ale bajera. Słyszałem ciekawą plotkę o obozie Banuk. O oswojonych maszynach, jak mówią. Więc wynająłem ludzi, aby to zbadali. Tylko zbadali. Banuk są sprytni. Za sprytni. Płacę z góry. No, połowę z góry. Ale nie ma żadnego odzewu. Więc szukasz kogoś, kto znajdzie poprzednich najemników. To koszty utopione. Ta plotka jest dla mnie cenniejsza. Gdybym sprawdziła tę plotkę... Przecież nie musisz od razu włazić światu na ramiona. To jest na skraju ziemi Banuk, pod kowadłem księżyca. Posłuchaj te okulary. Znaczy a wyglądasz na taką, co zna dziki wschód. Wschód. Lancer. Jeśli ci Banuk naprawdę bez lęku chodzą po obozie z maszynami, to na pewno ich nie przegapisz. Płatność po powrocie. Chwila spokoju. Pewnie gdzieś w pobliżu. Mówiłem się. Gdzie to kurde jest? Dobra, żyjemy dalej. Może kobiety Nora proszą mężczyzn, aby to jechać. Aby dostać się do loży, musisz zdobyć 3,5 słońca na naszych terenach łowieckich. Znaczy co? Takie? Bardzo dobrze. Moje gratulacje. Witam. A naszych członków czekają przygody i miejsce w legendach. Jestem już członkiem? Nie, tylko pisklęciem. Młodzi członkowie to drozdy. Żeby zostać drozdem, musisz mieć opiekuna i przewodnika zwanego sokołem. Ciekawe. Więc muszę znaleźć sokoła. Tak, ale sokół może opiekować się tylko jednym łowcą. A większość jest niestety zajęta. Bywało już gorzej. Gdzie zaczynam? Na górze. Powinnaś porozmawiać z naszym narogiem Asisem. On przedstawi cię sokołowi. Oby było warto. Co masz na myśli? Zobaczysz. Ciekawe. I mojej rodziny. Na słońce. Edykt króla Awada naprawdę działa. Nie przypuszczałam, że ujrzę tu kobietę ze szczepu Nora. Masz dla mnie odznaki? Co masz na myśli? Odznaki loży. A, tak, jesteś tu nowa. Po co mi te odznaki? Jeśli otrzymasz tę samą odznakę we wszystkich próbach łowieckich, podaruję ci broń loży łowców. Pokaż mi odznaki, które zdobyłaś, a zobaczę, czy możesz już dostać broń, którą przygotowałam. Mam trochę mało odznak. Nie ma sprawy. Gdy będziesz mieć odznaki ze wszystkich 15 prób, dostaniesz następną broń loży łowców. Z 15 prób? Nie. Wow. Nie chcę spojrzeć ojcu w twarz. Ojcu, nie chcę spojrzeć w twarz? Proszę dla was. Standardowo, pauza, przeczytajcie se. Pauza, przeczytajcie se. Pauza. Jeszcze sobie rozdział trzeci przeczytajcie. I jeszcze czwarty rozdział. I piąty. Jego koniec. No i git. Tak, zgodnie z tym, co prosiliście. Nie będę tego czytał. Moje kości są. A i co jest? Cholernie ciężko rozmawiać. Fajna tawerna. Loża. Szyderców. Dobrze, co my tu mamy? Jak ten robocik się tu władował? Gdzie my tu mamy wleźć? Tak nie wiem. Kolejne czytanki? Ja pierniczę, to sobie poczytacie. Pyk. Pyk.
Ale jestem dla was za dobry. Dostanę za to dwie łapki w górę. Dobra. Coś w tym stylu. Dobra. Gdzie jest ten magiczny ptasiun? Na szyję, okruchy. Muszę odpocząć. Jak tu wejść? Życzę ci zdrowia. Czekajcie sekundę. To warning jakiś poleciał. Ładujesz się? Chyba tak. Następny? O jest. Dziękuję. Jak tu iść? Gdzie tu iść? Widziałem lepsze. Widziałem lepsze. Ale co? Zastanawiało mnie to, czy wszyscy u was... Z kim ja tu mam pogadać? Jeśli koniecznie chcesz zostać, przedstaw się Asisowi na górze, dziewczyno. Ruszaj. Ale gdzie jest Asis na górze? Człowieku, Asis. Idę na górę i jestem sam. Sama. Chyba, że tu coś jest. Albo jestem ślepy, albo nie wiem. Czekaj, coś tu jest. Jest, tutaj się schował. Dobra. Wybacz nam. Zaszczyciła nas jeźdźczyni maszyn. Pochodzisz ze szczepu Nora. Wojowniczka z dzikich krain. Świętej ziemi, ale tak. Sama wszystko wywalczyłam. No. Powiedz, czy to normalne, że Nora zwykle wchodzą do cudzych domów i bawią się tam? Oczywiście, że nie. Ale tak właśnie czynisz. Teraz plugawisz naszą lożę. Lękasz wojowników. Nie jesteś lepszy ode mnie. Legamon. Ligan mówi, że muszę do ciebie przyjść, by dołączyć. Miałby rację, gdyby istniała szansa, że dołączysz do loży. Ale nie istnieje. A dopóki ja jestem Rarogiem, żadna dzikuszka nie wejdzie do loży łowców. Wynocha. Nie. Podobno panują tu pewne zasady. Jeśli są one bez znaczenia, to twoja pozycja również. Więc przestań się nadymać i mów. Jest jakiś wolny sokół? No dobrze. Talana jest wolna. Podoba mi się. Ironia losu. Śmieć wspierający śmiecia. Zejdź mi z oczu. W tym mieście nie ma nic. Król Słońca Awad naprawił krzywdę. Znajdź sponsora? Niech koło się kręci. Brzmi trochę tak dziwnie. Wyglądasz na dość silną, by sobie poradzić. Jebuski, to było dziwne. Szukaj sponsora. Nie mam nic na wymianę. Thank you.
Znajdź sponsora. Do czego oni mnie zmuszają? Talana? Asis mówi, że jesteś sokołem bez drozda. A może chcesz się mnie pozbyć? W porządku, bywało gorzej. Tak myślisz? Mylisz się. To nie w porządku. Zwłaszcza dzisiaj. Jestem gotowa. Powiedz, co mam robić? Chcesz, żeby nie patrzyli na ciebie z góry? No to mów ich językiem. Zabij 3 piłozęby, 2 niszczyciele i nękacza. Potem przynieś trofea do Asisa. To im zamknie gęby. A jak to zrobię, pomożesz mi. Pomyślę. Banał. Żeby wkurzyć Asisa. Spana. Generalnie daleko mamy. Ale to nie jest problem. Kolejne zadania musimy odkryć. I to jest tak, nowa misja. Gdzieś w tą mańkę. Dawać na górę. Nękacze. Tym bardziej czuję się jak w domu. Nie chcę mi się tego czytać. Dobrze, nie widziałem. Może się nie kapnął. Pierdołem. Tyle. Dobra. Szybkie czytanie, nie? A cóż to za wariat? Nora. A ja smutny Naman. Przepraszam, że spotykamy się tak... Czyli jak? W żałobie. Ponieważ twoja jest jak talizman. Czekaj, wybacz mi. Nie przyszłaś po odszkodowanie? Nikogo nie straciłaś? A, nie. Wiem o łowach, ale mnie Karja nic nie są winni. Aha. Cóż, przydałaby mi się pomoc pionierki. Otuchi? A potem byłbym twym dłużnikiem. Ci ludzie chcą uhonorować bliskich, martwych, własnym głosem. Nie głosem Karja przy ołtarzu Karja. Ale istnieją przeszkody. A dopóki w południku się nie uspokoi, te szaty tylko wiążą mi ręce. Oczywiście pomagamy. Co mam zrobić, żeby pomóc? Pierwszy pielgrzym to Oseram. Chce odwiedzić Chram Królów po drodze do miasta. Czeka tam teraz. A stary kapłan Słońca, co nie cierpi pogan, nie chce go wpuścić. Ta Utaru straciła kompana na skraju klejnotu. Przy sadzawce, gdzie bywają kłapaki. Jest tam chram do odstraszenia maszyn. Ale jego skuteczność jest nie najlepsza. Tymczasem Banuk chcą oznaczyć słoneczny stok. By, jak sądzę, przywołać duchy maszyn. Niepotrzebnie. Są tam jastrzą błyski. Zwabione blaskiem iglicy. Więc oczyścić 2 świątynie z maszyn i usunąć z 3 kapłana? Chodzi mi tylko o życzliwość i o wysłuchanie ich próśb. Dobrze. Żegnaj. Zrobię, co mogę, by wspomóc żałobników. Czcząc ich pamięć, czcimy nas. No dobra. Okej. To co? Zbieramy dalej. I... What? Co to za wyjście śmieszne? Pewna jak wschód słońca, że poszedł się zalecać. Przepraszam bardzo. Jak załatwić jeszcze tą misję dodatkową? Save it. Oho. Chyba w tą stronę. Dam radę? Jest. Pomożesz mi? Tu, podwójnie widząca, trzeba mi pomóc. To o tobie skrzeczy straż, Nora. Ty tropisz zbrodniarzy i zdrajców drugim wzrokiem. Mogłabyś go teraz użyć. Przeklęty złodziej zabrał miecz mojego brata z domu. Ej.
Złodziej? Powiedz mi o kradzieży. Niczego nie ukrywaj. To była zuchwała kradzież. Zabrał tylko najcenniejsze. Miecz. Złodziej wyszedł przez okno i wystraszył mego sługę. Inaczej uciekłby niepostrzeżenie. Ciekawe. Czemu ktoś miałby ukraść miecz? Jest bezcenny. Wykonany z oprawionego rogu lancoroga. Pięknie inkrustowany. Zdobiony klejnotami. Jasne, rozumiem. Wybacz. Nie dlatego jest cenny. 12 Król Słońce dał go bratu za wzorową służbę. Zginął w walce podczas wyzwolenia. Zachowałem miecz dla bratanka, który utknął skarża cienia w Zmierzchu. Jak twój bratanek znalazł się w Zmierzchu? Większość dawnego kleru popierało szalonego króla. Po jego upadku uciekli, bojąc się represji. Mój bratanek był w gwardii honorowej i musiał ruszać z nimi. Po śmierci brata to mój jedyny dziedzic, zatem miecz należy teraz do niego. A po tym, co przeszedł, nie spojrzę mu w twarz, dopóki nie odzyskam miecza. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Porozmawiaj proszę z moim sługą. On widział wszystko. Ale słuchaj, chcę tylko odzyskać miecz. Południk i moja rodzina widzieliśmy już wystarczająco dużo waśni. Jak się uda, zapomnę o sprawie. Nie będę pragnął odpłaty. Dobrze. Dziękuję. Jak tą misję zrobić? Znaczy, wybrać ją. Jestem sługa. Widziałeś tego złodzieja? Zaintrygowało mnie. Widzisz, stałem plecami do muru. Nie spodziewałem się, że ktoś wyjdzie oknem. On zakosił? Minął mnie ubrany na szaro. Wyglądam i z mieczem. Mędry. Tyle widziałem. Na słońce serce mi prawie stanęło. Ściemnia coś. Nie ruszymy teraz. I tylko Król Słońce może nas przed tym ocalić. Miejsce przestępstwa? Popełniono tu przestępstwo. Kapitan straży zamordował. Ej, ale... To po krwi prowadzą od... Idziemy? Ślepami? No co chcę? Co za bronie fajne? Wyrzutnia bełtów? Jakie sprzęty tu są? Łuk proca cienia. Człowieku. Miasto światła. Miasto słońca. Dobra, biegniemy za śladami krwi. Jestem na dobrym tropie. Bez walki krew? Jeszcze więcej krwi. Musiał się nieść, tu trop się urywa. Ale ktoś musiał go widzieć. Obejrzyj moje towary. No coś wie. Nie przebiegał tędy ktoś z mieczem? Jasne. Złapał sukno z tego stoiska i zbiegł po schodach tam za tobą. Krwawił, może chciał się opatrzyć. Do licha. To był drogi materiał. A to przeklęty rabuś. Jeszcze zapłaci. Cieszę się, że pan Girana się skończył. Awad przyniósł wyczekiwany pokój. Czyli, że schody gdzie są? Na targu poślizgnąłem się na jakimś owocu i dzieci się ze mnie śmiały. Było zostać. Jeśli złodziej tędy biegł, mógł ruszyć tylko w jedną stronę. Przed siebie. Dobra, przed siebie. Ani śladu złodzieja. Ktoś musiał widzieć, jak przebiegał. Czy ktoś tędy przebiegał? Co to mógł mieć ze sobą miecz. Tak, też prawie na mnie wpadł. Podbiegł po tym gzymsie i wskoczył do windy. Już go nie złapiesz. Ale miecza nie widziałam. Niczego nie niósł? Nie zauważyłam. Tylko biegł, jakby mu się tyłek palił. Złodziej musiał porzucić miecz. Ale gdzie? Może ktoś mu pomógł.
Ten stragan wygląda na dogodne miejsce, by coś ukryć. Wróć do kupca gołodupca. Dobra, zobaczymy. Cwaniaki. Ja się zastroi, nie, ale znalazłem w kule stróżów. Trzeba resztę zostaw. Król Słońce Abad wznowił handel z plemionami, które jego ojciec mordował. Cud Słońca. Mam tu wszystko, co najlepsze. Aha. Złodziej chyba uciekł, ale bez miecza. Być może gdzieś go zostawił. Na przykład tutaj. Co? Nie. Jasne. Nie mam z tym nic wspólnego. Ciemnie. Dowiemy się, kiedy gwardziści przeszukają twój stragan i przepytają klientów. Poczekaj. To nie wszystko. Ludzie powiadają, że niesiesz światło w ciemność, więc wiem, że posłuchasz. No dobra. Racja. Miecz trafił do mnie, a ja go przekazałam dalej. Miał być sprzedany, ale nie dla zysku. Okruchy trafią do potrzebujących w Zmierzchu. I ja mam niby w to uwierzyć? Mówię prawdę. Przy młynie w dolnej wiosce czekają ludzie. Oni wszystko wyjaśnią. Jeśli cię nie przekonają, wróć tutaj ze strażą. Nigdzie się nie wybieram. To bez znaczenia. Nie uciekniesz. Ale dobrze. Sprawdzę młyn. Dobra, chyba pójdę do tego młyna zobaczyć, co tam się dzieje. Dobry młyn? Ciekawe. Kiedyś widziałam Czarnogona. Gromo szczęka z bliska. No idę do młyna. Jak to włączyć? Winda, no proszę bardzo. Szybciej. Jedzie co? Kurde, to normalnie działa. Ja pierdolę. Ej, to działa. Tam zaskoczyli do na główkę. Dobra. Co to? Ale ta gra jest zacna, naprawdę. Ja nie mogę. Kolejny etap, kolejne jakieś dziwne rzeczy. Miasto teraz zrobione naprawdę perfekcyjnie. Windy są nawet, nie mam. Szatry. Czy to siwo? Nie mogę ci pomóc. Mam stać na straży, a nie zajmować się polityką. Podejdź i obejrzyj. Dam ci dobrą cenę. Nie. Mam wszystko. No nie mów, że są nowe wykrzykniki. Ja pierdolę, nie wyjdziemy z tego miasta. Smutna decyzja tutaj będzie, co czuję. Lewskie pola. Ja pierniczę, jakie pola zaje, super. Jak to wygląda? Do młyna idę. Ej. Jak to wygląda? Super. Czemu tak daleko? Jej. No pięknie, jaki etap. Przecudny, no levele są na najwyższym poziomie. Zero nudy, no zobaczcie, jak to wygląda. A my byliśmy tam na górze. Przyczepicie się do tego? Weźcie się, przyczepcie do tak skomplikowanej tej. Wygląda jak Wiedźmin. Kurde, powiem szczerze, że... Oj. Wysoki poziom, naprawdę wysoki poziom.
No świetnie są te etapy zrobione. Śniadanie chyba mi nie służy. Mam dużo na głowie, przepraszam. Kazano mi na ciebie czekać. Pewnie szukasz odpowiedzi. Chyba mogę jej udzielić. Zabieramy kosztowności tym, którzy ich nie potrzebują. Sprzedajemy je. A na koniec wspieramy potrzebujących w Zmierzchu. Znaczy kradniecie. Jak zwał, tak zwał. Raczej. Od przeklętych wieprzów, co już od pokoleń są u koryta. Prawany nie wygląda mi na wieprza. Cuchnie identycznie jak reszta. Bogactwem i butą. Zaś jego podwładni cierpią. Kto zanosi okruchy do Zmierzchu? Nie te sukinsyny z twierdzy. Wydajemy okruchy, aby biedni z cieniszcza mieli jedzenie. I jakieś opatrunki. Idą na zachód, ponieważ muszą. Uwierz mi, wiem. Schwytali moją biedną żonę i popędzili razem ze sługami. Pomarli z głodu, wciąż w łańcuchach. Przykro mi. Mnie też. Gdzie jest miecz? Bez obaw. Nie sprzedaliśmy go. A co niby mam zrobić? Pójść sobie? Liczyłem, że nam pomożesz. Podobno umiesz tropić jak nękacz. Mój wspólnik Nasan zaginął nieopodal spalonego brzegu. Wędrował do Zmierzchu razem z ładunkiem żywności. Jeśli go znajdziesz, pomożesz wielu ludziom. Rozważę to. Pod warunkiem, że oddacie miecz Rawanowi. A coś czułem, że tak powiesz. Dobrze, oddamy ten miecz. Nasan miał się pojawić przy starym obozie na rozwidleniu przy spalonym brzegu. Tam zacznij szukać. Ale uważaj. Grasuje tam mnóstwo maszyn, no i karża cienia też. Pewnie nie będą zadowoleni, jeśli wpadniecie na siebie. No, Rachel. Uważaj na oseramskich kupców. Oszukają cię w mgnieniu oka. Oseramscy? Ej, naprawdę tak daleko musimy iść? Zajebiście. Dobra. Przywołać kuca? Nie bardzo. Długa droga przed nami. Daleka. Daleka droga. Kawałek bawoła. Nic? Jest, są. Widzę. Dziwnie się zmienia ten otoczenie całe, jak przechodzimy dalej. Takie trochę dziwne. I już czuję na skórze uderzenia piasku. Mój? Dawaj, bawoła. Zbijamy. Dawaj, bawoła. To musi być słoneczny stół, gdzie Bani chce wymalować swoją opowieść. Szczyt słonecznego stoku? Co tam powiedzieć? Czemu tam? Czy, o co chodzi? Aha, dobra. Dawaj, patataju. 1200 kroków. Gdzie ja się wodowałem? Okej. Okay. Gdzie? Dobrze idziemy? Znaczy... Dobrze. I w prawo 1000 kroków. Na skróty dookoła. Yeah. Co to? Taranem gdzieś. Zadziałał.
Weź spadaj. Zdominowanie lancerowe nie jest problemem. Co to było? Jakie bydle. Czy to był mój kapitan? Okej, to był to. Widzisz tego złomiarza? Dobra. Idziemy stąd. Myślę, że będziemy pierdzieć. Krokodylki! To nie może nas trafić. Kurwa, trafiło. Może tędy? Pięćset metrów raptem, na trzy kroków. Tam chyba ktoś się wspina. Nie, wcale. Stara nadal. Dobrze. Co to? Nie. Pole poległych. Powiem szczerze, że do rozwidlenia. Zapisujemy tę grę. Sida. Ktoś chce nas gryźć? No dawaj, dawaj chodź. Rozwidlenie. Tu miał się stawić na sam. Dobrze. No to co, bawimy się w Sherlocka? Ślady jakiejś bójki, ale nie ma ciała. Coś jeszcze? Dlaczego nie widzimy tak po prostu sobie mamy pogadać? Odejdź no tu na słówko. Gdzie on jest? Stop. Odejdź no tu na słówko? Czy ja to naprawdę słyszałem? Chodźże tu, na co czekasz? Gdzie? Ej, no głupi jestem jakiś. Nie, tu jest. Co, nie chcesz pogadać? Jeśli ktoś odciągnął Nasana, byłyby ślady. Ej, czy? Naprawdę, trzeba pogadać. Kto chce ze mną pogadać? Tu są. Zobaczmy, dokąd prowadzą. Gdzie on idzie? Nie, może daleko. Oczywiście, że daleko. Blisko do czerwonej przełęczy. Może powinnam odszukać Erenda. No. Ciekawa misja.
Postaramy w kardze cienia. Miejmy nadzieję, że na sam jest. Chcesz mi powiedzieć, że ja to mam się wbić? Ej, tego nie ogarniemy teraz. W życiu. Pytanie tylko, na którym oni są poziomie. Ale mimo wszystko, w tym momencie zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Do następnego. Trzymajcie się. No i co? Otuchy.